3 dni w tygodniu. Polski Związek Piłki Nożnej zapowiada, że nie zostawi sprawy rezygnacji Paulo Souzy. Prezes Cezary Kulesza zwołał na jutro nadzwyczajne posiedzenie zarządu PZPN-u. I plead with you. Modlę się z wami, aby nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei i nigdy nie wątpić. Nie lękajcie się. Zaczęło się od cytatów z Jana Pawła II i wzniosłych słów o wierze, nadziei i budowaniu wielkiej narodowej drużyny. Mając absolutnie czas, żeby wszystko przeanalizować, razem z moimi najbliższymi ludźmi, żeśmy już trenera wyselekcjonowali. Wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili jedno, Zibi top. Zibi, jeżeli chodzi o trenera, top. Zabrakło jednak informacji o tym, że Paulo Souza w przeszłości rozstawał się już z klubami w atmosferze skandalu. Nie inaczej jest teraz. Paulo Souza wprost przedstawił swoją argumentację, po czym zwrócił się do prezesa o to, żeby zwolnił go ze zobowiązań wobec reprezentacji Polski, gdyż ma na stole po prostu lepszą ofertę. Konkretnie z brazylijskiego Flamengo. A jeszcze kilka dni temu menedżer Paulo Sousy zaprzeczał tym doniesieniom. Portugalczyka miały skusić prestiż klubu i pieniądze. Przed chwilą słyszałem, że nie gra Lewandowski Glik, bo my musimy przygotowywać na następne lata, bo ta praca ma być długofalowa i długoterminowa. My musimy przygotowywać następne pokolenia. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków. Traktowałem jego i jego otoczenie jako profesjonalistów i kiedy pojawiały się kolejne dementi, kiedy rozmawialiśmy o szczegółach organizacyjnych wyjazdu do Rosji, no to przez myśl na mnie przeszło, że lada dzień może tak to się zakończyć. Sousa ma ważny kontrakt z PZPN do 31 marca. Tak jest! Mimo to zagraniczni dziennikarze donoszą, że już nadzoruje transfery brazylijskiego klubu. André Anderson może opuścić Lazio w styczniu. Jego agent zaproponował mu Flamengo. Nowy trener Sousa zastanawia się nad tą możliwą transakcją. Mnie bardziej Sousa rozczarował jako człowiek w tym momencie niż jako trener piłkarski. No tak się nie robi. To nie jest pierwsza z brzegu reprezentacja jakiejś małej wysepki. To jest reprezentacja Polski. Polski Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że sytuacji tak nie zostawi. Jednak w kontrakcie nie zawarto kary w przypadku jego zerwania przez Souzę. Ludzie chcą, żebyś przeprosił, a ja wiem, podjąłeś decyzję po prostu. To za mnie. Za co ja mam przepraszać? Że Sousa chce iść do Flamengo? To Zbigniew Boniek postanowił w absurdalnym momencie zmienić selekcjonera, sięgając po Paulo Souzę. To Zbigniew Boniek zgodził się na to, żeby Paulo Souza prowadził de facto zdalnie naszą drużynę narodową przed finałami Mistrzostw Europy. Jaki był efekt, pamiętamy wszyscy. I niestety tracimy bramkę. Blamasz na Euro i powrót do kraju po trzech spotkaniach. Później wywalczone baraże i niewystawienie kluczowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego, na mecz decydujący o rozstawieniu. Niebezpiecznie! 2-1! Po tej decyzji na Sousę spadła fala krytyki, którą selekcjoner rzekomo miał poczuć się urażony. Prawda jest taka, że Portugalczyk poprowadził biało-czerwonych w 15 spotkaniach, z których wygrał tylko 6. Dwukrotnie z San Marino, Andorą i Albanią. Dostał w spadku po Jerzym Brzęczku awans na Euro 2020, zawalił ten turniej przez swoją arogancję i złe przygotowanie drużyny do meczu ze Słowacją. Zawalił nam końcówkę baraży, źle wybierając zespół i pozwalając na odpoczynek najlepszym zawodnikom. Tu chodzi o mecz z Węgrami na naszym stadionie. Kosztowało to PZPN kilkanaście milionów złotych, a na koniec Sousa z podkolonym ogonem ucieka, ponieważ dostał ofertę większych pieniędzy i dwuletniego kontraktu. Choć oficjalnie Paulo Sousa jest jeszcze selekcjonerem reprezentacji Polski, trudno sobie wyobrazić, by poprowadził biało-czerwonych w barażach o awans na mundial. Dziękuję i do widzenia. Mateusz Nowak, Wiadomości.